Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I dzisiaj oczywiście się zajmiemy nawiedzeniem domu. Znaczy, odwiedzimy ten dom oczywiście nawiedzony. Oj, co ja robię? Co ja robię? Oj, to nie było tak. To nie było dobre. No i jeszcze łanie przestraszyłem. Łania, kurde. Inaczej sarny takie. Młode. Chyba dobrze mówię. Chyba dobrze. A mniejsza o to, co nie. Łania, łania. Co nie, tak to się nazywa. Dobra, ale lecimy sobie powolutku. Ej, tak. Tylko nie. Krasolody widzę tutaj. Odwiedzają. O proszę. A kimże ty jesteś? Porozmawiamy jeszcze z nim. Znowu ty? Nie masz dość? Siniaki na życie już ci przekwitły. Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. Nie mam czasu dawać ci na... O nie! Jaka walka! Starczy ci już? Nie mogę. Jeden raz po nim. Panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy. Ja pierdzielę. Jeden raz. Pyk! A ty co się pchasz, bęcfale ty? Aj tyś. Niedobryś. Witaj, Wiedźminie. No, elfy widzę tutaj. Najechały na Nowigrad. Dobra, idziemy do tego domu, bo tu mieliśmy taką poboczną misję, mi się wydaje. Albo może to nie była misja. Ale zrobiliśmy ją już, żeby nie pojawiała mi się już tutaj więcej. Oczywiście na mapce, wiecie. Mamy jeszcze tutaj, jak widzę, 4 zadanka. Pojawiły mi się na mapce. Raz, dwa, trzy. O proszę, proszę. Dobra, widzę tylko 3. Czekajcie. Czy ja ślepy jestem? Bo tu nie ma nic takiego. Bo tu nie ma tutaj na żadnych misji takich pokazanych tutaj. Trochę dziwne. No bo tutaj jest jedna, druga, trzecia, a jest 4 dostępne. No dobra. A, tutaj mi się nie pojawiło. Okej, dobra, jest 4. Ale dopiero teraz mi się pojawiło, a wcześniej nie pojawiło mi się w ogóle. Dobra, już wiem, okej, nie, dobra, sobie tak zerknąłem troszeczkę na tę mapkę. Już wiem, gdzie są następne zadanka takie. Poboczne albo główne mogą być, co nie? Ale to, głównie to są poboczne, wiecie. Pokazane na mapce. Ale powolutku idziemy sobie. Do tego nawiedzonego domu. On jest bodajże gdzieś tutaj. Co nie? Zaraz zobaczymy przecież, co nie? O nie! Dobra, to ten trzeba będzie przejść. I tędy. Okej. Jesteśmy już, tylko zaraz. Kurde, jeszcze lagi. Czekajcie, troszeczkę za szybko. Dobra, tutaj. Tutaj kazali mi przyjść, co nie? Ale... Ała, Nishar! Przecież chciałaś warkocze. Ale nie, żebyś szarpała! Bez szarpania nie ma warkoczy. What the fuck? Już nie chcę. To jakieś dzieci są. O, proszę. Zobacz, kto przyszedł!
Inaczej już nie będę mówił. Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary... Nie będę kończył, jak ona jest. Czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują? Przyszłam tu... Ja się przerażam takich ludzi. Nie wiem, jakoś od razu... Nie lubię takich ludzi. Nie! Dawno temu ludzie zaczęli wznosić miasto. O proszę, widzę, że kolejny taki... Taki film. Filmik znaczy krótki, co nie? Obejrzyjmy go. A co tam? Zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. Aha, tylko tyle, dobra. No proszę, proszę, taka misja, ojej. Dobra. Dobra, okej, to taka krótka misja. Na razie głównych zadań się nie czepiam, przez ten odcinek na razie. Zajmijmy się... Nie, ten to nie. Czekajcie, tutaj poboczne już zrobiliśmy ostatnio, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Aha, to jest na, znowuż na tym. Okej, to... to zajmijmy się... Mam 14 poziom w tej chwili, tak? Zaraz zobaczymy, gdzie to w ogóle jest. Czy daleko, czy tak sobie. 570 metrów lagi. Nie jest tak daleko, powiem wam. Cześć. Przestraszyłeś się? Tak. Tak, przestraszyłem się ciebie. Ty mała suko, bo inaczej już nie powiem do ciebie. Kurde. Za przeproszeniem tak mówiąc, ale ona jest jakaś taka... Przyśnięta. Krótko mówiąc, co nie? A jak? Nie, serio, ta dziewczynka, ta Sara, to jakaś jest... nie będę już kończył jaka. Dobra, zobaczmy sobie na mapie, gdzie to w ogóle jest, tak mniej więcej. To jest... Aha, tutaj. Dobra. Czekajcie, jeszcze zerknę sobie jedno. A tutaj daleko jest? 104. O, dobra, to tym się zajmiemy. To jest na który poziom? Na 15. Tak jest, na 15. Dobra, niech będzie. I tak praktycznie już mamy zaraz, a nie ten 15 poziom. To tutaj jest bliżej, powiem wam szczerze. Serio. Bo troszeczkę 500 ileś tam metrów by mi się nie chciało tam iść, ale zajmiemy się tym też zadaniem, tylko troszeczkę później. A tu mamy bliżej tego strażnika, co nie? Okej. Przychodzę, o właśnie. Ja w sprawie zlecenia. A, jakieś stworzenie z... Skąd wiadomo, że... Zobaczymy, co to jest. Jak jakiś trudny boss, to... właśnie, jak wyglądał? Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyje, nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach Zarikani ginęli od gorąca. No, jak jest gorąco, na pewno. Tak wyglądali. Dobra, gdzie są ciała właśnie? Ciała zostały już pochowane. Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz mędrek dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w dokach. Okej. Dobra. Zobaczę, co się da zrobić. Zapłaci. Okej. Gdzie on jest? Do doków mam iść teraz, tak? Zdobądź informację od medyka. Okej. Tylko... Kurde, ja takie kółeczko robię tutaj. Żeby ludzie nie nastraszyć, co nie? Przecież. Dobra. Idziemy się dowiedzieć jakich informacji troszeczkę od... tego gościa. Od medyka, znaczy. Dobra, powolutku. Zaraz dojdziemy do niego. Powolutku, powolutku. Bo po co mam się śpieszyć, co nie? Czego gwizdasz? Pacanie. No właśnie, czego gwizdasz? Kurde. O, jest medyk. Ty jesteś medykiem. Jakimś pierdolniętym, chyba. Czym mogę pomóc?
A co on się bawi, Fallouta? W Falloutie tak chyba było. Nie, sorry, w Stalkerze. Stalker. Dobrze, Stalker. Pomogę. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów i kłów. Śladów kłów nie widziałem. A czego ty masz tą maskę tego? Co na wojnie kiedyś się nosiło. Podajże. Jeżeli dobrze już to pamiętam. Znaczy, pamiętam. No wiecie. Ja na wojnie nie byłem. Niestety. Ale słyszałem, że się noszono. Znaczy, że się noszono. Że noszono takie maski, co nie, ale. Ja tak słyszałem tylko, co nie. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? Właśnie. W tej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. A za to. Za tego medyka, że jest no taki, taki, to wybaczcie. Ja tak powiedziałem pierwsze słowo, jakie mi naszło, znaczy, no, naszło do głowy, co nie? Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie? To było odwodnienie? Nie. Nie wiem, do czego innego to porównać. Mógłbyś zdjąć tą maskę, bym cię poznał, żomuś. Obejrzę miejsce, w którym ich znaleziono. Ej, tyś. Powodzenia. Ej, tyś niedobryś, ty. Medyku, zdaj mi tą maskę. Bo tak to cię... Guzik widzę. Ej, dobra. Okej, idzie. O, kapłan wiecznego ognia jeszcze. Ej. Nawróć się, bracie. Przypomina mi się Gotik. To nie, dzielnica portowa. Ale cóż, nie gadajmy... Ojojoj, nie gadajmy już o Gotiku przecież, co nie? To jest Wiedźmin! No. Dobra, lecimy z powrotem. Zbadaj miejsce zbrojni, używając wiedźmińskich zmysłów. Okej, O, tu są dwie drogi. Taka jedna taka, a druga taka jakaś taka przez z dół i do góry. Co on to śpiewa? Co to kurde ma być? What the fuck? Co on to śpiewa? Wiecie, że mam 20 FPS-ów, a ja w ogóle tych lagów nie widzę? To jest, powiem wam, dziwne. Co nie? Kurde. W ogóle jakoś tak... Tu znaleziono ciała. Może trafię na jakieś nietypowe ślady. O, proszę. Ślady dziecka. Zaraza, ruchliwe miejsce. Podkute buty strażników. Nieistotne. Wyraźne ślady kopyt. Konie nie chodzą na dwóch nogach. No właśnie, to jest kurde. Nic nie boli tak jak życie. Nie, to tam trzeba iść, czekajcie. Spadł uwa, ziomuś, okej. Oj! Kurwa! Co jest? Kurde, co? No, cholera! Już! Kurde! Wkurza mnie to. No, spiruny! Spadłowa. O. Nie, to tędy trzeba iść przecież, no. No właśnie. Kurde! Wkurza mnie teraz Geralt. Geralt, nie wkurzaj mnie. Dobra. Trop prowadzi do kuternogi Katarzyny. Trochę dziwne. Dobra, tylko gdzie jest ta wasisielka? To jest pytanie. Okej, czekajcie, zaraz tędy wyjdziemy z powrotem. Oj. Wow, Geralt! Spokojnie! Spokojnie, chłopie! Oj!
O proszę. Co ja znalazłem? Panowie. Panowie i panie, co ja tu znalazłem? O proszę. Ale fajne rzeczy. No proszę, proszę. Burdelmana, serio? No patrzcie, świat się kończy, wiedźmin w burdelu. Co w tym dziwnego? Właśnie. Tyś dziwny, bratku. Wszyscy wiedzą, że wiedźminy to odmieńcy i nienormalne mutanty, a to jest porządny burdel dla kurew z zasadami. No gadaj, masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? Kiedy ostatnio sprawdzałem, wszystko było na swoim miejscu. O właśnie. Słyszałeś o morderstwie strażników? Wielu tutaj umiera. Wiem, że kłamiesz. Doprowadziły mnie tutaj ślady mordercy. Nie pozwolę się obrażać. Skoro jesteś takim dobrym tropicielem, to poradzisz sobie sam. Żegnam. Ty suko. No, zajrzę się tutaj i poszukam śladów na zewnątrz. Wszystkich was rozpierdzielę. Chcesz wiedzieć? O, zobaczymy. Chciałbym spędzić chwilę na osobno. Proszę bardzo, tylko bez wydziwiania, bo za... Ej, co jest? O, tu jest jakaś. Jak widać, nie pana. Chcesz... Pewnie. Dlaczego tutaj? A co jest niby w tym? Zastanawiałaś się, co... Odłożę pieniądze i otworzę... Dobra. Zobacz mi się. Nie będziesz żał. Dobra. A co, ata? Jak coś, to zacenzuruję. Jak mi się zechce. te lagy. Dobra, ja to przerwie i widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, witam was z powrotem. Takie sobie było to coś, co nie, to co widzieliście, ale tu widzę, coś znalazłem jeszcze, no proszę. Po perfumach. Kto używa drogich perfum w tak podłej dzielnicy? Dobra. Dobra, lecimy za tymi per... Kurde, nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj, proszę. Kurde jeszcze. Nie fajnie. Nie, spokój się. Którędy teraz? Tędy. Kurde, nie atak. Co ty robisz, Geralt? Spiruny. No proszę cię, spokojnie. Co jest z tym czymś? No kurde. No bez kitu. Tędy? Dziwne trochę to jest, powiem wam szczerze. Nie spędaj się tu. To tutaj. Ten człowiek dziwnie się zachowuje. No. Gdzie ja jestem? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobrze się czujesz, ty? Wszystko w porządku? Człowieczku? Przecież byłem w tym domu. W tamtym? Chyba tak. Muszę iść i odpocząć. No to idź. Muszę jakoś dostać się do tego domu i sprawdzić. Aha. Czekajcie, zrobimy coś takiego jak... Aha, nie da się, dobra. Gdzie ja jestem? Kurde ziomuś, nie wiem gdzie ty jesteś, w domu jesteś. Dobra, czekajcie, zaraz coś tu z... Coś tu zaraz robimy. Tylko kurde.
Jak tam się dostać? To jest pyta. O! Tu coś mamy. Jest zamknięte? O, proszysz. No nie fajnie. Czekajcie, jak tu można się dostać jeszcze? Tutaj coś jest. Mhm. Może tędy da się jakoś. Kurde, do tego domu muszę tak się dostać. Zamknięte też. A jeszcze lagi, ser. Kurde, jak to? No proszę. Kurde, gdzie ja jestem? Właśnie, ja nie chciałem, kurde, tych. Czyżby znalazłem wejście? Czy nie znalazłem wejścia? Dobra, użyjemy. Trochę dziwne, powiem wam, to jest, co nie? Mhm. A, dobra. Kurde. Wow, myślałem, że zaraz padnę z tego domu. O kurde, znaczy z góry. Co nie? Czekajcie, tędy. Czy tędy muszę? Czekajcie. Chyba tu muszę skoczyć, tak. Tak jest, spotka się z kim? Czekajcie, on jest na dole, tak? Tak jest, dobra. Dobra, okej. A to któż to? Kim jestem? Wiedźminy. Przyszedłeś mnie zabić? Chcę porozmawiać, co ty, człowieku? Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Nie zwykłam kłamać. Nie zwykłam też zabijać bez powodu. Muszę cię zabić. Nie mogę pozwolić. Nie ma innego wyboru. Bo jakby poszła, znaczy zły... Od początku wiedziałam, że będziesz chciał mnie zabić. Bo... Wynoszenie się... O kurde! Kurde! Fuck! Suko ty. Kurde! Suko ty. Bardzo dobrze. Okej. A co tam? Wszystko będę. Odbierz nagrodę od strażnika. Okej. Dobra, chowaj tę broń. Nie ma już tego człowieka. O, proszęż. Nie ma tego człowieka. O, dobra, czekajcie, zaraz, inaczej. Tak. Nie mam żadnych broni? Tu coś mam. A nie, to ja tu mam już. Nie, czekajcie. Dobra, okej. Ale ile mam w ogóle tego? Aha, tyle mam tego, tyle i tyle. To jest trofeum, tak? Mhm. Czekajcie, zaraz coś wyrzucę stąd. Czekajcie, zrobimy tak. Ja to przeniosę gdzieś tutaj. Tu, nie, tutaj. Dobrze robię? Czekajcie, zaraz zobaczymy na tym. Dobra, ja to zjem. Dobra. Trochę zużyjemy tego, co nie? Bo po co mi to? Nic praktycznie nie... Nie zeszło. Dobra, czekajcie, zaraz. Kurde, nie, ja nie... Kurde, sobie to wyrzucić w piruny. Bo tu żadnych dobrych rzeczy nie mam.
Albo czekajcie, jest tu gdzieś jakiś, nie wiem. Czekajcie, tu coś mamy? Jakiegoś na przykład, nie wiem, dajmy... Tu mam kowala, tu mogę sprzedać mu rzeczy, tylko gdzie ten kowal jest? Takich jak ty nie powinno się do nowy. Bym wolał sprzedać te rzeczy, co nie? A nie sobie zostawiać je. Chyba z tej strony jest kowal, co nie? Gdzie jest? Albo w środku jest, właśnie. Pewnie w środku jest. Kurde, biegać nie mogę. Spiruny. Chyba tutaj jest ten kowal, ale zaraz zobaczymy. Na pewno. Tak jest, mamy. Dobra. O, ale mamy też misję od niego. Sobie zlecimy ją. Znaczy dostaniemy. Poboczna. A niech mnie Wadgern w moim lo... Skąd wiesz, że jestem... Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? 40,5, ale i tak... Jestem Ape Harhatori, były mistrz... Dobra. Geralt z Rivii. Miło cię poznać, Geralt. Szukam dobrego, o właśnie. Szukam dobrego... Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to by... Dobre, ale tak poważnie. Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. No dobra, no pokazuj, co tam masz. O, proszę. Sporo tych mieczy i to nie byle jaki. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. O, proszę, proszę, ile tych mieczy. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na tak... Bo to lepszy interes jest, ale przede wszystkim... Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta van Horna. No dobra, dobra, no. Ernst? Kim jest ten Ernst van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrócić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka, a w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Dobra, ja tu trochę przewinę. No kurde, lag. Ale wiesz... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowa... Wszystkie kontroluj... Mam ci załatwić... Mam ci załatwić... Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze... No tak, on raczej... Tylko, że on żądał jakiegoś chora... Mógłbym na przykład wybrać sobie... Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz... No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc. Dobra, dobra, okej. Temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dziecko. Zbroja płytowa plus 9 w Metinie. Zbroję płytową? Załatwię ci. Dobra, ustaw. Zgadzam się. Doskonale. Spotkajmy się. Aha, dobra. Ej, ale chciałem sprzedać się rzeczy twoje, wiesz o tym. Mieczy i pierogi, serio. Dobra. No. No ludzie. No ludzie. Serio na 24 poziom? Nie, ja tego nie robię. Nie ma mowy nawet. Czekajcie, tu mieliśmy... to, tak? Tak jest, dobra. Zaraz ja to wyrzucę, to coś. To wyrzucę, dobra, dobra, starczy już. Ja bym to sprzedał z chęcią, co nie, ale wolę... zadaniem tamtym. Ale ja nie chciałem, żebyś schował, żebyś wyjmował tę broń. Kurde.
Serio. Ej, niedobryś. Dobra, lecimy. Wieczny ogień nas prowadzi. Oj kurde, ludzie, zamknij się, ty kapłanie wiecznego ognia, bo... Dobra, jesteś u strażniku, okej. Dobra. Strażników zabił sukup. Sukup? Tutaj? W Nowigradzie? Przecież światło wiecznego ognia chroni miasto. Widać było jakieś przerwy. No to słabo coś pilnują. W każdym razie sukup jest już martwy, oto dobry. Proszę. A oto obiecana nagroda. A, dziękuję. Bywaj. Dobra, okej, okay, zadanie zakończone, fajnie. Czyżby kolejny poziom? Tak jest, kolejny poziom. Bardzo dobrze. Dobra, na razie nie będę nic tutaj. Tak myślę. Zwiększał, na razie jeszcze pobocznych nie ruszam na razie. To dopiero za 10 poziomów praktycznie. Bo to jest to, tak? Ej, no ale przecież ja to... A nie, ja tego nie robiłem jeszcze, dobra. To na razie sobie zajmiemy się kiedy indziej. Wiedźmiński jeszcze mamy, co nie? Czekajcie, tu mamy na 20 poziom. To nie. Nie. Tylko to zrobimy, a ta biała dama, co to jest? Daleko to jest? Ta biała wdowa, znaczy? 287, tak? I to gdzie to jest? Gdzieś tutaj? W Nowigradzie, czy gdzie? Aha, tutaj. Nie, trochę za daleko, powiem wam. Znaczy, powiem wam, że blisko jest, to nie? Ale ja wolę to sobie zrobić najpierw. O kurde, 600 metrów? Czego tak daleko? A, dobra, bo wiem, bo wtedy jak patrzyłem, było 500 ileś, to nie? A teraz jest 600. Dobra. Dobra. Powolutku sobie tam przyjdziemy, bo płotko nie chce za bardzo jechać, co nie? Konikiem. Nie chcę. Ja wolę piechotą tutaj chodzić, jak było w dwójce i w jedynce, co nie? Wolę piechotko tam przejść się. Ile to? 5 minut drogi niecałe. Trochę pobiegniemy, co nie? Ale i tak pewnie nie skończę zrobić tej misji, co nie? U tego... O te zlecenie, co nie zrobimy w tym odcinku, jeszcze nie zrobimy pewnie. Tylko... Jakie znowu bobki? To rodzynki przecież. No kurde, co jest? Ej, o co, come on. Geralt z Rivii? Wiedźmin zwany Białym. A ty kim jesteś? Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie. Ale co? Ej, o co do cholery jasny? Za pokwitowaniem, ale nie, kurde, dobra. To jakieś nieporozumienie, ale trudno, bierzcie. Tylko chcę jakieś pokwitowanie, żeby nic się nie zgubiło. Już wystawiam. Żebyśmy nie... Pamiętasz kaznodzieję, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach? Którego żeś przed wiernymi upokorzył? Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu. Ostatniego namaszczenia. Co ty? Czyżby mnie oszukali? No, bez kitu! Spaduwa! Kurde, ja nie mam broni! Nie mam broń! Kurde, czego broń mi... No proszę, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co ja widzę. Kurde. Czekajcie, zaraz. Czekajcie, kurde, skuszy. Skuszy ich napierdzielać. No chodź tu. Kurde, nie o to mi chodziło. Kurde, mi nie chodziło, świnie. Ha, boję się, sukinsyny. Kurde.
czekajcie, Właśnie! Czego ja nie pomyślałem? Igni. Aha, spoko. Co, boicie się mnie, co nie? Kurde mole. No chodź, no, no. A dobrze. Gdzie ucieka ta? Dobrze. Wow. Kurde, nie! Boję się! A dobrze. Dead tamten? Prawie! Kurde! Serio! Dlaczego? Oj! Fajne! Kurde! Dobrze! Jeszcze to są ten. Chodź tu! A ty sukin synu! Masz! No właśnie wiem. A ty kurde, co żeś mi zrobił? Dobrze. I co teraz? I co? I co teraz, kurde? Ej, co za... Ja wiedziałem, że to jest jakaś pułapka. Okej. Czekajcie. Nie to. A wezmę sobie tę kanapeczkę. To ja wezmę te kanapeczki, bo i tak praktycznie... Tylko nie powiedzą, że mnie świnie zabiłem jeszcze. Będą mnie gonić za to. Kurde. Dobra, nie będę zabijał tej świni, bo będzie lipa. Kurde, przedłużyło się troszkę, powiem wam. Kurde, przez tych dwóch skurczysynów, co nie? Bo na mnie napadli w piruny, nie wiadomo nawet czemu. A to była jakaś pułapka, mi się wydaje, nastawiona, w ogóle. Nastawiona czy jakoś, no. Co nie, pułapkę na mnie nastawili w piruny. Jeszcze w mieście, kurde. Widać jak oni pil... Widać bardzo. Ej, ale nie chcę broni, chowaj broń. Dobra, 300 metrów. Blisko jest, powiem wam. Ale zabiłem jakoś ich za pomocą igni. Bardzo dobrze było, bardzo dobra walka. Ale dobra. Gęś, kurde, od kiedy tu gęsi są? O proszę, widzę, że wszystkie zwierzęta tutaj są. Co nie? O, widzę nawet... Chyba łanie, co nie? Albo sarny. A kto wie? Dobra, już bliziutko jesteśmy. O, widzę, że jakiś skarb tam jest. Kurde, nie wiem, co tam jest w ogóle nawet. Co tam jest? Czekajcie. Utopce! Nie, na razie nie chcę walczyć z utopcami, powiem wam szczerze. Nie ma mowy nawet. Dobra. Na razie idziemy jeszcze. A, to jakieś chyba miasto jest, nie? Mi się wydaje, tak. Do miasta zbliżamy się do jakiegoś też. Tak jest. Chyba krasnoludy. Widzę, że krasnoludy mamy. Patrzcie na tego. No mówię, że miodosytnia Majersdorfów, o proszę. No to widzę, że jakieś takie miasteczko mamy małe. Dobrze, moi drodzy, tu się z wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć.